Witam, witam. Czas na drugą rundę, jeśli chodzi o Wojnę Trzech Królestw. Ostatnie sześć ataków, trzeba sobie kogoś wybrać. Dobra, tu mam taki pomysł. Sporo leczenia, trzy niebieskie. Natomiast, kurde, nie mam ataku. Dobra, to tak nie przejdzie. Kontra. A nie, muszę dać tu atak. A więc dajmy tu. Może coś szybkiego? Nie. Ok. Zróbmy tak. A tobie tak. Dobra, gotowe. Lecimy. Żółty diament na start, trochę niepotrzebny, ale. Dobra, czy on mi rozsuwa zielone? Nie. Ale zacznijmy, tak? Dobra. Jeden niebieski lub dwa niebieskie. Git. Dobra, w sumie mogę zdjąć na początek Heimdala. To zróbmy tak. No dobra, i chętnie bym załadował fiolety. Chociaż tak czy siak Finlay nie jest w stanie obniżyć obrony Krampusowi. Ale przydałoby się leczenie. A matka się ociąga. Dobra, w tym momencie Finlay znowu nie jest w stanie obniżyć obrony. A zróbmy to tak. Tak. I tak. I polećmy sobie z kaskadami. Dobrze, że wziąłem tą Amoenę, bo matka to nawet nie raczyła się odpalić, teraz dopiero się odpali, ale chyba jej na to nie pozwolę. Będzie wskrzeszenie? Chyba nie. Git. Dobra, może być ciekawie, ale lecimy. Okej, okay, niebieskie Ideolo i to jest ważne, żeby blokować kontry. Żółte też spoko. Dobra, przez którą będą szły żółte? Tamtędy. Dobra, byle nie w mgłę teraz. A, dobra, podbijamy obronę. I teraz tak. Kurde, opór miała, oczywiście. To trzeba będzie poprawić. I mógłbym walnąć w Sif i dobić ją fioletowymi, ale nie chcę ryzykować. Ile jeszcze rund blokowania? Dwie. Dobra.
Dobra, jeszcze jedna runda jest zablokowana, więc ją wymuśmy. O, nie zdąży nawet. To będzie trzeba dobić zaraz. Git. Porobione. No dobra, tu idę bardzo lekko. A czerwoni są w stanie to wygrać. Potencjalnie zależy, jak będą wpadały klocki. Jestem w stanie Ciliana odpalić po 9 klockach. Pożeracz zniszczy pomocników, tylko myślę, czy nie lepiej zabrać czerwonego albo zielonego medyka. Dobra, zostanę ze świnią. Lecimy. Okej, świnia wydaje się całkiem niezłym wyborem tutaj. A tylko od czego zacząć? Dobra, może trójka. Okej, pogromcy dostają kumulację, gitara. Zielone. A, o dwa do góry. Dobra. I gdzie będę miał jeszcze zielone? Tu mam jedno. Pechowo nie weszło. Ok, jest zielone. Teraz przydałoby się załadować świnie. Dobra, ale ile mam czerwonych? A czy diament mi coś daje, niebieski? Potencjalnie tak, ale jeszcze chyba z nim zaczekam, bo wydaje mi się, że zniszczę sobie jedno łączenie. A, dobra, i zacznę, aha, od żółtych, z tym, że Bera już będzie prawie gotowa, ale okej. Będzie prawie gotowa, w sensie bardziej chodziło mi o to, że będzie uleczona. Dobra, najważniejsze, żeby jezioranka zaraz zginęła. Niebieski diament daje mi czerwony i zielone. Natomiast załaduję na pewno berę. Więc zróbmy tak i źle spojrzałem. Aj. Dobra, świnia uderzy teraz mieczami, więc spróbujmy zdjąć berę. Idealnie miecze zostały wykoszone. Będą się leczyć, ale to teraz niewiele mi zrobi. Potencjalnie mógłbym zaczekać ze specami, ale walnę już teraz, żeby mniej się uleczyli. Dobra, ważne, żeby tyra zaraz zdjąć, żeby już nie było tego wskrzeszania. Tylko, że on zaraz znowu się odpali.
Dobra, nikt nie ma poniżej 50%. A i co, medyka muszę znowu odpalać? Nie, pójdziemy najpierw po świnie. Aleks niewiele teraz uleczy. Dobra, oby Vivica zaraz padła od zielonych. Bleh. Dobra, zajmijmy się tą stroną na start. No way. Dajcie kaskadę czerwoną. Na szczęście jest mało niebieskich. Dobra, nie będzie już podbicia obrony, więc teraz to już pójdzie. Teraz tylko trzeba dobry moment wyczekać, żeby tyra zdjąć. Git. Porobiony. Dobra, ryzykownie, bo Octros może mnie tu pocisnąć, ale spróbujmy. Dobra, co mogę zrobić? Tylko niebieskie albo czerwone. I najlepiej nie ładować na początek pomocników. Dobra, wpuśćmy jeszcze czerwony. Dobra. I trzeba zdjąć czerwone klocki, bo Octros będzie gotowy. I mam nadzieję, że zbyt dużo czerwonych nie wejdzie. A i teraz, gdzie są niebieskie? Rozwaliłem sobie tym jedno łączenie niebieskie. A drugiego nie ma. Na pewno wolałbym, żeby mnie Pengi uderzył, zanim wymuszę Berę. Dobra, zróbmy tak. Ok. Całkiem ładne obrażenia z klocków. I muszę zdjąć Octrosa, aby zginął. No, musisz tam, gdzie nie ma kontry. No Boże, jak to mnie denerwuje czasem. No hej. A z Frankiem warto zaczekać na pomocników.
Niestety to Freja będzie pierwsza. Dobra, to chociaż jedna kumulacja. Dzięki za brak Oktrosa wskrzeszonego. Oh my god. Przegapiłem, że mają tylu pomocników. No to po robocie. O, jednak nie. Dobra, to lecimy dalej. Niestety, jeżeli chcę odpalić Ferranta, to ponownie załaduję Matkę Mróz. Ale dobra, obniżmy im atak. Kto był na tanku? A, Oktros. A, nie mają obniżonej obrony. Nikt nie zginął, więc nie wiem, czy nałożę kumulację. Dobra, Wolfgang do domu. Nadal opłaca mi się jego zdjąć. Dobra, i czy Oktros zginie od czerwonych? Pewnie nie. A od jednego niebieskiego? Pewnie tak. Sto osiemdziesiąt, 200. No niebieski idzie kritem. No i co, znowu będę musiał ładować matkę? Przydałoby się uleczyć. Dobra, to jest chyba mniejsze zło. Faktycznie, tylko mniejsze zło, które nic mi nie dało. Dzięki, że Frank przeżył. Zgin. No way. Co za niefart z tymi matkami ostatnio. Oktros oczywiście na pełnym HP, na pełnej manie. No niestety, Wolfgang mnie wykończy teraz. O, jeszcze się trzymamy. Serio? Dobra, weź zgin. No bez jaj. 200 HP po uleczeniu... Po uleczeniu ile? Teraz Wolfgang uleczy. Jeszcze nie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, tu zero.
No teraz uleczył. Dobra, poszalejmy trochę. Czy ja jestem w stanie coś tu ugrać jeszcze? No tak, gdyby poszła kaskada niebieska na tą małpę. Czemu ja w ogóle przez nią gram, jeśli mają kumulację? A, bo Wolfgang i tak by mnie wykończył. Serio? A gdzie jest tiebreak? Dobra, ale bez kaskad. Mają zginąć od kumulacji. Aha, bo nie mogą zginąć od kumulacji, bo przecież mają leczenie w czasie. Masakra. Będę robił dobitkę. Szkoda, że Wilbur zginął tak szybko. Dobra, dobitka niech sobie zaczeka chwilę. Może zrobimy świeżaków. Mam jeszcze masę piątek. Trochę lekko grałem. O, no tak. Dobra, i kogo warto by zdjąć? Czy tanka, czy Alfrikę, czy Krampusa? A może Pengiego? I puścić na niego żółte. Ale żółte na razie nic mi nie dadzą. Dobra, czekajcie, muszę mieć jeszcze trzy niebieskie. Mogę to złożyć tak. Dobra, zawsze to jakieś leczenie. Serio. No będę chyba się męczył z Furiackim. Bo teraz muszę odpalić Alfrikę. Chyba, że nie muszę. No nie za bardzo mi to pomogło, ale ona zginie. Lizzie może też. Nie, Lizzie nie zginie jeszcze.
I mogę składać żółty diament przez Alfrikę, ale to w dwóch ruchach. A mam tylko dwóch żółtych, więc te... Nie, nie mogę nawet żółtego diamentu złożyć. Dobra, zróbmy tak. Może podejdzie... Jest. Aj, miała zginąć. Okej, to mi trochę... Chciałem powiedzieć, trochę pomogło, może nie do końca jeszcze. Bo nie bardzo mogę ruszać zielone klocki, ale tu mam żółte. Git. Porobione. Także dziewiczy rejs kary całkiem nieźle, chociaż się nie odpaliła. Lol, właśnie zauważyłem, że zostało mi jeszcze 28 piątek, więc mogłem się trochę mniej bawić. Dobra, lecimy tutaj. Okej. Nie będzie źle. Ale musiała się odpalić. Dawać fiolet od dołu. Dobra, Rigard, przeżyj. No, serio. Dobra, tak, zdejmę hankę. No, przesadzili. Porobione. No dobra, dwie walki, gdzie czas się skończył. Następnym razem muszę pamiętać grać bardziej piątkami, a mniej się bawić. Póki co punkty nie wyglądają źle. Czekamy 5 godzin i zobaczymy, jaki będzie wynik wojny. Wojna Trzech Królestw się kończy. Moment. Wygrywamy jako banda. Flag oczywiście zostało masę. 10 osób nie zrobiło żadnego ataku, z czego 6 z naszej strony, więc moja banda całkiem nieźle zagrała. Szczególnie, że jesteśmy na 25 miejscu we wszystkich bandach. Niestety jesteśmy w Wej i Wej znowu przegrywa. Nie wiem, czy to jest trochę kontrolowane, że Wej ma wygrywać, a Shu ma przegrywać, bo to jest trzeci raz, kiedy jest identyczny ranking końcowy. I okej, może to gdzieś tam historycznie chcą zrobić podłoże, ale nie wiem, dlaczego miałoby być tak kontrolowane, bo Wej jako pierwsze upadło, Shu z Wu miało koalicję, natomiast z tego, co pamiętam, to W później objęło panowanie, więc de facto to oni powinni wygrywać. Natomiast okej, jesteśmy na 25 miejscu jako banda. Wynik 105,6 miliona.
Jeśli chodzi o nasze wyniki indywidualnie, to ja byłem na piątym miejscu, trzeci w bandzie. Marduk, świetna robota, 6-6, chciałem powiedzieć, 12-0. Nie wiem, czy nagrody są już dostępne, zobaczmy. Z chęcią bym je odebrał. Nie, czyli będą za chwilę. Także zaraz wznowię jeszcze nagrywanie. No dobra, zobaczmy. Zwycięstwo. 10 symboli. Ok, 250 żywności, 3 monety. Spoko. Moja ranga piąta miało nie być rankingu indywidualnego, dlatego trochę się bardziej bawiłem. Natomiast tu też bez szału. 20 symboli, token oddziału. No tak sobie. Zobaczmy całościowo. Pozycja królestwa oczywiście wej jak zawsze ostatnia, więc lipa. Pozycja bandy, no 100 symboli, spoko. I 100 monet. Czyli w sumie dostałem 133 monety bodajże. Okej, okay, i kolczugę. Czyli tu jest szansa dostać nawet czterogwiazdkowy materiał, przypuszczam. Ale nikt nie wie. Chociaż kiedyś pamiętam, ktoś wstawiał, że na pewno miał trzygwiazdkowy rzadki. Także no, czy te nagrody są warte, czy nie warte, ciężko stwierdzić. Czy są warte całego eventu? Nie wiem. Czy jest to fajny dodatek do zabawy, którą jest Wojna Trzech Królestw? Tak, bardzo spoko. Więc jeśli patrzycie na Wojnę Trzech Królestw jako na formę zabawy, testowania nowych opcji, to jest bardzo fajnym wydarzeniem. Jeżeli się jakoś strasznie napinacie, to będziecie rozczarowani. Dajcie znać, jak wam poszło. Trzymajcie się. Do zobaczenia.